Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew 2, oficjalnie zapowiedziane, oficjalne pierwsze zwiastuny premierowe, pierwsze gameplaye pojawiły się na E3, więc przyjrzyjmy się im. Tutaj mamy zwiastun premierowy, nie będę wam go pokazywał, bo tak naprawdę niewiele z niego wyniesiemy. Możemy ewentualnie dowiedzieć się, że będziemy latać samolotami i że będziemy pływać motorówkami dodatkowo, poza jeżdżeniem samochodami. Także fajna sprawa. No i że będziemy w Stanach Zjednoczonych, myślę, że to całkiem w porządku. Każdy chyba lubi jeździć po tych Stanach Zjednoczonych. No ale okej. Zostawiamy ten trailer na bok. Idziemy sobie teraz do The Crew 2, do gameplaya, co nas najbardziej interesowało, no bo to jest najważniejsze. Tutaj najwięcej się dowiemy, jeśli chodzi o rozgrywkę. Więc pre-alpha footage, work in progress. I mamy sobie, jest Porsche'awka, jest GTR, to nie jest jakoś tam specjalnie ważne. No i grafika, to co najbardziej lubimy. Za chwilę jeszcze coś zobaczymy. Zobaczymy sobie zwiastun The Crew z 2013 roku, The Crew pierwszej części. I zobaczymy, co nam wtedy twórcy obiecywali, a co dostaliśmy i co mamy teraz. We offer players the challenge of dominating the road, sea and sky of a fully realized open world USA. Tak, czyli będziemy mogli po wodzie, w powietrzu. Prawdę mówiąc, mnie się bardzo podoba ten koncept, że mamy dodatkowe możliwości pływania, latania. Ja uwielbiam latać w grach i możliwość latania po Stanach Zjednoczonych samolotem gdzieś tam między budynkami to jest super sprawa. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście o ile sposób latania tymi samolotami czy pływania motorówkami będzie dobry, a nie tak dobry jak w The Crew 1, czyli słaby, jeśli chodzi o samochody. No ale zobaczmy, jak się prowadzi to auto. So this is where your story begins. Widzimy, troszeczkę interfejs się zmienił. Tak na pierwszy rzut oka, jak sobie patrzymy na ten gameplay, to wygląda na to, że samochody są bardziej przyczepne, że zachowują się troszeczkę bardziej realistycznie. Takie mam wrażenie. Ale musicie mieć na uwadze jedną rzecz, że Ubisoft pokazuje zawsze troszeczkę przekłamane te gameplaye, zwłaszcza na E3. Tak było w przypadku Watch Dogs, tak było w przypadku The Crew 1. No może The Crew 1, a to zaraz sobie zobaczymy The Crew 1, ale spokojnie. Więc tak to sobie wygląda, mamy bardzo fajne kokpity. Jeśli zwrócicie uwagę, też nie wszystkie tutaj ekraniki są jakby pełni obsługiwane. Nie będziemy mieli na przykład nawigacji tutaj. O, tutaj widzicie, na dole jest logo po prostu Porsche GT3 RS także i tutaj jest logo Porsche GT3 RS. No mnie to nie przeszkadza, podoba mi się fakt, że będziemy mogli sobie jeździć gdzieś tam, skakać po budynkach, tak? Gdzieś tam wyżej, że te miasta nie będą takie nudne, chociaż i tak były całkiem w porządku w tym The Crew. Ogólnie świat w The Crew był całkiem w porządku, niekiedy stawał się taki monotonny i nudny, ale ogólnie nie było tak źle. Więc to prowadzenie tych samochodów jest... No ciężko to określić, tak? Wydaje się, że te samochody są bardziej przyczepne i że prowadzą się inaczej na pewno niż w The Crew 1. Ubisoft na pewno widział wszystkie te pochlebne, w cudzysłowie pochlebne, opinie na temat prowadzenia samochodów w The Crew. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić, ale każdy na dłuższą metę no będzie hejtował w ciul tę grę, jeśli chodzi o prowadzenie samochodów. No ale właśnie motorówki, to jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo mi się to podoba. Swoją drogą zastanawiam się, czy rzeczywiście w grze będzie się tak tak zakrzywiać ten świat, na przykład przy rozpoczęciu wyścigu, tak jak mieliśmy na przykład w The Crew 1 zbliżenia na samochody, no nie, przy rozpoczęciu, a tutaj będzie się tak świat pochylał, no nie wiem, mi się wydaje, że jednak nie. Przede wszystkim słuchajcie jedną rzecz. The Crew 2 nie będzie dużo lepiej wyglądać od The Crew 1, dlatego że cały czas ta gra musi się odpalić na Xboxie One i PS4, konsolach, które mają już swoje lata, zgadza się, więc nie ma bata, no ta gra nie będzie wyglądać jakoś niesamowicie,
ale to nie jest jakby najważniejsze. Najważniejsza jest ta rozgrywka i to, czy rzeczywiście te samochody będą prowadzić się lepiej. Inna sprawa jest taka, że Ubisoft ma w zwyczaju wypuszczać drugie części swoich gier, które są znacznie lepsze od tych pierwszych. Chociaż ja nie miałem ochoty kupować już Watch Dogs 2, mimo że dużo osób chwaliło sobie dwójkę, że jest bardzo fajna i że jest dużo lepsza od jedynki także. Nie testowałem, nie sprawdzałem, nie mam ochoty, pojedynce mam traumę. Czy będzie tak z The Crew? W The Crew bądź co bądź gra się fajnie, tylko ja tam gram teraz głównie sam. Tam czasami gram jakieś rozgrywki online, dlatego że w multiku się gra słabo, no dajcie spokój. Jak się jeździ jakieś PvP, to jeździ się na, powiedzmy, bez kolizji, bo są lagi straszne. I teraz tutaj nam lektor mówi o tym, że będziemy mogli sobie przeszkadzać podczas wyścigu, tak jak w The Crew 1. No nie było innych graczy, jak my się z kimś tam ścigaliśmy, tak w The Crew 2 na przykład podczas wyścigu może przylecieć jakiś samolot i latać nad nami, powiedzmy. Przynajmniej tak to jest tutaj to okazane, tak? Mi to wygląda troszeczkę na przebudowany sposób prowadzenia samochodów, co jest na plus. To się okaże, czy na pewno na plus, no bo nie wiadomo, czy będzie spoko. Dałem posta na Facebooku i pisaliście, że Ubisoft nie ogarnął dobrze sposobu prowadzenia samochodów w The Crew 1, to jak chce jeszcze ogarnąć sposób pilotowania samolotów albo prowadzenia motorówek? Właśnie, to jest też ciekawe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać. No i przede wszystkim ten gameplay, który tutaj widzimy, a tutaj wam zaraz coś pokażę ciekawego, ten gameplay, który tutaj widzimy, nie powinniśmy się nim tak za bardzo sugerować, bo to, co rzeczywiście otrzymamy, jak już taki finalny produkt gdzieś tam, powiedzmy, w okolicach zimy, wiosny 2018 roku, to będzie coś zupełnie innego. Przynajmniej w tym roku finansowym ma wyjść The Crew 2. Nie wiadomo chyba dokładnie, kiedy ta premiera ma nastąpić, ale no szacuje się, że tak na początek roku 2018. Jak finalnie będzie wyglądała ta gra, zależy naprawdę od wielu, wielu rzeczy, od tego, jak oni to wszystko zoptymalizują i połączą ze sobą. Podejrzewam, że że to jest w ogóle taki projekt alfa, że tutaj jeszcze nic nie jest do końca zrobione i że to, co otrzymamy finalnie, będzie wyglądało zupełnie inaczej. Że, no może nie zupełnie inaczej, jakieś tam powiązania będą z tym gameplayem tutaj. Ale zaraz zobaczymy sobie gameplay The Crew 1 i zobaczycie, jak bardzo to odbiega od rzeczywistości. To znaczy, wydaje mi się nawet, że tutaj został odpalony single player w tym momencie, albo coś takiego. Bo to działa zbyt płynnie, chociaż może, no nie wiem, może grałem Polanie czy coś. Aha, miałem wam pokazać tutaj tą śmieszną rzecz. To a propos tego, że ta gra nie będzie jakaś tam fantastyczna pod względem grafiki i na przykład doczytywania terenu, zwróćcie uwagę na, tutaj jest, nie wiem jak to nazwać, balon? Jak to jest? Sterowiec. Zwróćcie uwagę na ten sterowiec. Raz będzie znikał, raz będzie się pojawiał i już na tym etapie, cyk, coś tam się pojawiło i zaraz, czekajcie, jeszcze trzeba trochę cofnąć. Okej, mamy. I tam będzie sterowiec. Zobaczcie, teraz go nie ma. Teraz się pojawia. Tak? Zniknął znowu i znowu się pojawia. O to chodzi, tak? Chodzi o to, że no, ta gra musi być przygotowana na konsole obecnej generacji, czyli PS4 i Xbox One, czyli te najsłabsze konsole, bo jest jeszcze Xbox One X i PS4 Pro. Które mają troszeczkę większą moc obliczeniową i powiedzmy dałyby sobie radę w miarę udźwignąć tę grę, jeśli miałaby lepszą grafikę. No ale z kolei te starsze, gorsze konsolki, no już sobie by z tym nie poradziły, jeśli gra naprawdę wyglądałaby jakoś niesamowicie. Zwłaszcza, że mamy tutaj duży, otwarty świat, gdzie możemy sobie bardzo szybko dotrzeć w jakieś tam miejsce. Zresztą w The Crew ogólnie miażdży system, The Crew 1, jeśli chodzi o przemieszczanie się w świecie, bo na przykład możemy sobie tworzyć mapkę, na drugi koniec świata gdzieś się przedostać
tak? Po prostu teleportując się w to miejsce bardzo szybko i ten teren mamy od razu doczytany. To jest naprawdę niesamowite, bo to jedyna gra, którą znam, gdzie tak szybko doczytuje się teren. To jest naprawdę na plus. No i tutaj mamy jakieś tryby wyścigów. Co jest też ciekawe, nie wiem czy tutaj... O właśnie, to będzie ten moment fajny chyba. Zobaczcie, leci sobie samolocik. I wybieramy sobie na przykład, tutaj mamy drogę, tutaj mamy powietrze, a tutaj mamy wodę. No i w tym momencie wybiera sobie wodę i cyk, i spadamy motorówką do wody. To jest super sprawa. Okej, możecie powiedzieć, o Jezu, jakie to nierealistyczne, what the fuck, nagle się motorówka pojawia. A moim zdaniem to jest bardzo fajne. I na pewno będzie można z tym robić jakieś ciekawe stunty, jeśli... Znaczy, nie jestem pewny, czy na przykład w momencie, kiedy będziemy nad wodą, to podejrzewam, że na przykład... Droga będzie niepodświetlona, nie będziemy mogli tutaj zespawnować sobie samochodu i wlecieć do tej wody. To by było takie dziwne. Ale tak sobie można pomyśleć, że na przykład motorówką zrespawnujemy się w mieście i spadniemy na jakiegoś gracza taką wielką motorówką. Tak czy inaczej, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ja jestem podjarany tym gameplayem, dlatego że on wygląda dobrze. On wygląda tak, że zachęca nas do tego, abyśmy kupili, żebyśmy przetestowali tę grę, żebyśmy w nią pograli oczywiście. Teraz można się zapisać do bety, zamkniętej prawdopodobnie. Nie wiem, ile ona tam będzie trwała, ale myślę, że się zapiszę, bo jestem bardzo ciekawy tej gry, jak to w ogóle jest rozwiązane. No i co? I tutaj las. Wygląda coś za dobrze. Mamy samochody. No tutaj nic nadzwyczajnego. Te autka chyba bardzo podobne mieliśmy w Dekru 1. Tak? Więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Widzimy, że troszeczkę interfejs się zmienił. No i tutaj te szybkie jet boats tak zwane. Podobają mi się bardzo wyścigi tymi motorówkami. Nie wiem, czy widzieliście, czy znacie w ogóle temat. Jak pokażę wam zaraz. Jet boats. Weźmy sobie. Nie, to nie będzie to. Będzie to na przykład. Zobaczcie, jak te motorówki są zwrotne. Tak? Cyk. Są mega szybkie. No, moim zdaniem super to wygląda. I fajnie, że coś takiego do Dekru chcą dodać, nie? Czekajcie to sobie. O. I zobaczcie teraz, jak wyglądają te motorówki tutaj w Dekru. One tak, jak podąża kamera za tą motorówką, to on to wygląda tak bardzo sztucznie, ale w rzeczywistości te motorówki też prowadzą się... Są po prostu takie bardzo zwrotne, nie? I tak na pierwszy rzut oka, jak ktoś pierwszy raz przyjdzie i zobaczy takie motorówki, to pomyśli sobie, what the fuck, co one tak dziwnie skręcają i o co chodzi? No ale w rzeczywistości one tak skręcają, tylko kamera za nimi nie podąża. I mamy jeszcze dodatkowo pilota, tak? Tutaj może pilot nie jest aż tak potrzebny. Tutaj jakiś ziomek sobie będzie rozmawiał. No, ale ogólnie zwróćmy uwagę na... O, rowery tu były. Patrzcie, damn! W każdej grze wyścigowej są rowery, mówię, to jest jakaś plaga. Sposób prowadzenia samochodów jest... Wygląda na porządku. Wygląda na to, że te samochody są bardziej przyczepne. Chociaż tutaj auta poruszają się, no nie za szybko. To jest około 100 mil na godzinę. A wiemy, że przy wyższych prędkościach dopiero w Dekru zaczynają się jakieś dziwne rzeczy dziać. Samochody, sami wiecie, zachowują się trochę jak poduszkowce. Tak, kolizje z otoczeniem, z jakimiś tak krawężnikami czy wyskokami nie są, nie wiem, połączone z fizyką gry czy z czymkolwiek. No wygląda to okropnie, gra się okropnie troszeczkę w Dekru. Można się przyzwyczaić do tego. I pogodzić się z tym, że ta gra jest jakiejś takiej gorszej jakości, ale z drugiej strony no nie jest to smaczne, tak? Zerknijmy jeszcze na chwilę na gameplay Dekru 2013. To jest z E3 2013. Czy wy jesteście w stanie powiedzieć teraz oglądając ten gameplay, jak te samochody się prowadzą, weźmy sobie może tu chyba najlepiej będzie widać to. Tutaj sobie wbija do garażu, będzie coś tam tuningował, też będzie mówił, że o, wszystkie części będziemy mogli wymienić w samochodzie, super. Rzeczywiście, ale to tak... Ach, dobra, nie ma o czym gadać. I tak, pierwszy gameplay, to każdy się spuszczał, nowa gra wyścigowa z otwartym światem, jak te samochody się prowadzą, to wygląda realistycznie. Przypominam, to są czasy, kiedy Need for Speed World gromadził ogromną społeczność graczy,
i wszyscy grali w Worda i tu nagle pojawia się The Crew i każdy myśli, wow, będziemy grać multiplayer, otwarty świat i takie fajne możliwości, jakieś samochody, tuningi, offroad, nielegalne wyścigi, jakieś zadania, fabuła do tego, wow, to będzie coś niesamowitego i każdy był podjarany. No później się dopiero okazało, że są problemy z połączeniami, są problemy ze stabilnością gry i to ogromne problemy ze stabilnością gry były na początku. Są problemy z framerate'em, do tej pory są jakieś tam drobne przycinki w grze, do tej pory, po tylu latach. I czy wy jesteście w stanie stwierdzić albo porównać obecny gameplay do tego, co widzicie na tym zwiastunie gameplayowym na E3? Oczywiście interfejs jest inny w grze, bo on się teraz zmienił na przestrzeni tych lat, bo tam były aktualizacje, dodatki i te dodatki troszeczkę ulepszyły też grafikę w The Crew. Troszeczkę to The Crew, ale tak ładnie The Crew jak tutaj na tym E3, no nie wygląda nawet dzisiaj. To raz. A dwa, to jest w ogóle najlepsza jakość, jaką udało mi się znaleźć, także spokojnie. A dwa, zobaczcie, że te samochody, mamy wrażenie, oglądając ten gameplay, że te samochody prowadzą się troszeczkę inaczej. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, oglądając później swoje gameplaye z The Crew, oglądając, w ogóle grając w The Crew, te samochody prowadzą się inaczej tutaj na tym zwiastunie, a inaczej w rzeczywistej grze. I zobaczcie, że tutaj też, no wiadomo, że to jest specyfikacja rajdowa tych samochodów i te samochody nie mają jakichś tutaj ogromnych prędkości. Tak, coś tutaj jeszcze będzie jeżdżone. Tutaj jeszcze jakaś taka pokazówka. Tu chyba był ten Mustang, co tam w górach jeździł gdzieś. No też się tym jarałem na początku, pamiętam, o jak ja bym chciał takiego Mustanga, mieć jakiś taki fajny spoiler i w ogóle. I rzeczywiście mamy fajny tuning w The Crew, ale troszeczkę ten sposób prowadzenia samochodów jest podobny do tej gry, którą mamy teraz, czyli The Crew 1, ale jednak różnice są na tyle zauważalne, że jest to po prostu zrobione pod taki hype na tą grę, no nie? Żebyśmy koniecznie chcieli wejść do tego świata, pograć, pojeździć tymi samochodami, a dopiero później się martwić, czy rzeczywiście mamy z tego radochę, czy te samochody prowadzą się jakoś fajnie, już po kupnie gry. Też miałem taką sytuację, że kupiłem sobie teraz dodatek do The Crew 1 Calling All Units, po czym wywaliło mnie z gry totalny crash i nie mogłem nic zrobić. Dopiero co kupiłem, nie? Musiałem jeszcze raz restartować grę i uruchomić. A to wam też pokażę na odcinku. Więc tak to wygląda. Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Linki do tych gameplayów, które tutaj widzieliście, możecie sobie wejść z opisu filmu. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo fajnie, zwłaszcza prowadzenie samochodów, ogólnie samochody i możliwość polatania sobie samolotami czy pływania motorówkami. To jest coś fajnego, to jest coś nowego i myślę, że powinniśmy jakoś Nie powinniśmy tego odrzucać. To jest fajna rzecz i fajny dodatek do gry wyścigowej, zwłaszcza z takim fajnym, otwartym światem. To się spotka na pewno z jakimś tam hejtem, bo jak coś nowego się pojawia, o, jak to gra wyścigowa i samoloty i motorówki. No ale samolotami też ktoś się tam ściga. Może nie tak jak samochodami, że tam kto pierwszy, ten lepszy, ale powiedzmy, że osiągają tam jakiś czas albo robią jakieś triki. Motorówkami się ścigają ludzie. Na różne sposoby się ludzie ścigają, ze sobą rywalizują, więc jako gra wyścigowa, jako The Crew, jako takie nowe podejście do ścigania się w świecie, wiecie, ten świat w grze jest ogromny, to są Stany Zjednoczone. Chodzi tu ogólnie o sporty motorowe, tak? Czyli samoloty i motorówki też się zaliczają do tych sportów motorowych. Moim zdaniem to jest absolutnie w porządku. Ja się nawet cieszę, że będą samoloty, jestem strasznie ciekawy, jak będzie się nimi latało. No ale na pierwszy rzut oka sposób pilotowania tych samolotów nie wygląda imponująco. To znaczy, ja mam wrażenie, że one lecą, nie wiem, no gdzieś ze 100 na godzinę, nie więcej. Ciężko się tutaj rozeznać. No. Tutaj mamy 175 mil na godzinę. No może i tak, no ciężko się tutaj... Trzeba zagrać, trzeba zobaczyć. Trzeba się zapisać do bety zamkniętej i przetestować tę grę, nawet w takiej wczesnej fazie, żeby
ogólnie się rozeznać w tym sposobie prowadzenia, zwłaszcza, bo jestem tego najbardziej ciekawy, jak te samochody będą się prowadzić, bo to był największy mankament The Crew 1. Jeśli to naprawią i zrobią naprawdę fajny system prowadzenia samochodu, to można powiedzieć, że już mnie kupili. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał, trzymajcie się, na razie.